Dzień dobry, Sebastian Czapliński, to jest program Szczera Rozmowa. Dziś moim i Państwa gościem jest geopolityk dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, zapewne oglądał pan wywiad Takera Carlsona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i chciałem pana zapytać, czy można w ogóle coś wyciągnąć z tej rozmowy? Pojawiły się jakieś takie fakty, właśnie czy tych faktów zabrakło, które mogą mieć przełożenie właśnie na sytuację na świecie, a nawet i u nas w kraju. Myślę, że to co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o wywiad Takera Carlsona, to jest ten wymiar międzynarodowy. To jest ten wymiar geopolityczny rozgrywki wielkich mocarstw. Oczywiście w Polsce najczęściej przywołuje się te słowa. Władimira Putina wypowiedziane między 14 a 15 minutą wywiadu o kwestii, jak to określił Putin kolaboracji Polski z Trzecią Rzeszą, z Hitlerem przed 1939 rokiem. Była to bardzo niefortunna wypowiedź. Rozumiem, że to był swego rodzaju skrót myślowy, który odnosił się do zajęcia Zaolzia przez władze sanacyjne, natomiast oczywiście on nie miał nic wspólnego z faktami historycznymi, i to warto na samym wstępie powiedzieć. Niemniej jednak nie sprawa polska była tutaj najistotniejsza w tym wywiadzie, a to co właściwie strona rosyjska pod, podnosi od 17 grudnia 2021 roku, czyli od tego dnia, w którym Siergiej Ławrow zaproponował zawarcie ze Stanami Zjednoczonymi i osobno z NATO umowy z Rosją poświęconej nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, czyli krótko mówiąc, zawarcie nowego układu bezpieczeństwa w Europie. I to jest to, do czego Rosja dąży, tak naprawdę. I w tym wywiadzie najistotniejsze był najistotniejszy był ten przekaz kierowany do. Tak zwanego kolektywnego zachodu, który pokazuje, pokazuje, zdaniem Putina, wolę Rosji do jak najszybszego podpisania porozumień rozejmowych, a następnie traktatu pokojowego i przejścia do właśnie nowego układu bezpieczeństwa w Europie. To jest szczególnie istotne, że ten wywiad ukazał się w trakcie debaty w kongresie, która toczy się bardzo burzliwej zresztą debaty, która. Toczy się nad kwestią pomocy wojskowej dla Izraela i dla Ukrainy. Ten wywiad ukazał się w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie jeszcze prawyborów w partii republikańskiej, a oczywiście kampania wyborcza to, to ta perspektywa listopada 2024 roku, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie to jest już bardzo krótka perspektywa, bowiem w połowie marca odbędą się wybory prezydenckie w Rosji. Przypomnę jeszcze tylko, że wybory prezydenckie w tym roku zaplanowane są także na Ukrainie, czy zaplanowane, no, to jest termin konstytucyjny, czy się odbędą, to trudno powiedzieć z uwagi na sytuację, na wprowadzenie stanu, obowiązujący stan, stan wojenny na terenie Ukrainy. W związku z tym ta rozmowa miała bardzo szeroki wydźwięk. Ona pokazywała całą genezę tego, jak Rosjanie patrzą na relacje międzynarodowe po 1991 roku. Putin tam mówił o pięciu fazach ekspansji NATO, czyli krótko mówiąc o, tych, o tym rozszerzeniu NATO i o tym otwarciu drzwi dla Ukrainy i dla Gruzji w 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie. I w tym kontekście, jakby pokazywał, że gdyby. Gdyby coś takiego, gdyby doszło do sytuacji, w której Rosja czy Chiny zaczęły rozszerzać swoją strefę wpływów, na przykład na Kubę, na Meksyk, na Kanadę, no to wówczas Stany Zjednoczone podjęłyby bardzo zdecydowane kroki. Tutaj Putin starał się, jakby usprawiedliwić działania Rosji po, dwa, po dwa, od 2014 roku, tak naprawdę jako, jako właśnie takie sprzeciwianie się rozszerzaniu sojuszu polityczno-militarnego, jakim jest, jakim jest NATO. Oczywiście tutaj ja jestem daleki od tego, aby cokolwiek co robi Władimir Putin usprawiedliwiać nie jestem, nie, nie jest to moja rola, natomiast warto wiedzieć, co druga strona myśli. Niewątpliwie jeżeli analizujemy stosunki międzynarodowe, no to warto przysłuchiwać się nie tylko jednej stronie, ale wiedzieć, znać, starać się zrozumieć, co Rosjanie, co Chińczycy, co Amerykanie, Niemcy czy, czy to co Izrael chce osiągnąć na arenie międzynarodowej, bo myślę, że bez takiego głębokiego zrozumienia bez analizy dogłębnej, no trudno będzie nam podejmować właściwe decyzje jako, jako państwu, jako, jako prawda podmiotowi geopolitycznemu w tej części Europy. Natomiast to, co jeszcze istotne w tym wywiadzie, już kończąc, to oprócz tej deklaracji Putina do, na, do szybkiego zakończenia tego, tego, konfliktu na Ukrainie, to, to fakt, że przypomniał także o ludobójstwie na Wołyniu. Myślę, że to jest bardzo istotne. Pokazał, że o tyle, o ile w krajach zachodnich nie toleruje się jakichkolwiek nawiązań neonazistowskich, prawda wiemy doskonale, jak mocno penalizowany jest nazizm czy neonazizm w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, no to już w przypadku Ukrainy widzimy, że tacy tacy zbrodniarze jak Bandera czy Szuchewicz są wynoszeni na sztandary, nadawane są ich imionami ulice, place, stadiony, są stawiane im pomniki i No to rzeczywiście budzi grozę. Biorąc pod uwagę liczbę Polaków, Żydów i Rosjan, którzy zostali wymordowani przez nacjonalistów ukraińskich w okresie II wojny światowej, to Putin przywołał, także warto o tym pamiętać, warto też krytycznie umieć patrzeć na, na Ukrainę. Pamiętamy, że społeczeństwo polskie, że elity przede wszystkim polityczne III Rzeczpospolitej zachłysnęły się w 2022 roku Ukrainą, kulturą ukraińską, czy w ogóle taką formą pomocy bez, bezwarunkowej Ukrainy. Natomiast no, to nie wygląda tak kolorowo. To widać, że te maski już opadły. Widać to było chociażby po decyzji Sądu Najwyższego Ukrainy, który dopuścił symbolikę Waffen-SS w przestrzeni publicznej. Widzimy te czerwono-czarne flagi. Widzimy te, to zablokowanie ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu, ukraińskiego ludobójstwa i, i tak dalej. Tu można oczywiście wiele przykładów przytaczać. Budzi wielki, wielkie zdziwienie, budzi wielkie, wręcz nawet niedowierzanie ta uległość władz w Warszawie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, o tolerowanie właśnie tego typu zbrodni, ludobójstwa, i szczególnie było to widać w poprzednim roku, w roku 2023, mieliśmy okrągłą rocznicę tego ludobójstwa. No jednak to, co pokazał prezydent czy, czy premier, składając kwiaty w szczerym polu, jakby dając wyraz tego, że Polska toleruje fakt, że nie są w ogóle w żaden sposób upamiętnione polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa, no to wyglądało bardzo słabo, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o taką podmiotowość Polski w relacjach. Z Ukrainą. Putin nie miał takich kompleksów, jeśli chodzi o, o, o te kwestie. Powiedział to po prostu wprost o zbrodni na, na Polakach, Żydach i, i Rosjanach. To też moim zdaniem z punktu widzenia Polski jest, jest ważne. Chciałbym się jeszcze tylko odnieść do, tego, do tych słów o Polsce. Rzeczywiście to była taka retoryka, która w Polsce jest nieakceptowalna i nie może być akceptowana, jeśli chodzi o sprawy historyczne. Myślę, że brakuje przede wszystkim dialogu. Bardzo źle się stało, że w roku 2022 jednostronnie polskie uniwersytety, Polskie, uczel... polskie uczelnie, polskie instytuty naukowe zerwały stosunki z uczelniami, z instytutami, z ośrodkami eksperckimi rosyjskimi. To jest, je... to, to jest między innymi pokłosie tego, no ale także ta głęboka ingerencja wewnętrzne sprawy Rosji i Białorusi, zwłaszcza po 9 sierpnia 2020 roku, kiedy ewidentnie no, wiele ośrodków w Polsce było zaangażowanych w próbę przeprowadzenia kolorowej rewolucji na Białorusi. no To, to, to przez państwo związkowe Rosji i Białorusi nie jest tolerowane, stąd. Taka odpowiedź na niwie tej, powiedziałbym, walki informacyjnej, czy walki psychologiczno-informacyjnej. No Kto się je wiatr, ten zbiera burzę. No, jeżeli jest akcja, to jest reakcja. Musimy się z tym liczyć, że jeżeli władze w Warszawie będą y, przez telewizję Bielsat y, prowadzić, y, no właśnie. Tworzenie jakichś ośrodków nastawionych na obalenie władzy prezydenta Łukaszenki. Jeżeli będą władze w Warszawie tolerować przyjmowanie tutaj w Polsce quasi emigracyjnego rządu rosyjskiego, to wszystko w cudzysłowie dużym mówię, no to wiadomo, że czy Rosja, czy Białoruś będą odpowiadały adekwatnie bądź mocniej na arenie międzynarodowej. No i to jest właśnie ta odpowiedź, którą Putin zrobił. Polska. Nie ma dzisiaj takiej mocy informacyjnej, aby w podobnej skali móc odpowiedzieć. tak? To, jest, to są wielkie straty wizerunkowe dla państwa polskiego, ale musimy sobie zdawać sprawę z kontekstu. To nie jest tak, że, że, że Putin jakby wyciągnął królika z kapelusza, że uderzył w ogóle bez, można powiedzieć, bez, bez przemyślenia. No, to jest odpowiedź na tego typu działania Warszawy, które obserwowaliśmy w roku 2020, 2021, 2022 czy 2023, czyli goszczenie, no, tak naprawdę no, można powiedzieć, ruchów quasi terrorystycznych na terytorium państwa polskiego, które chciałyby obalenia legalnie funkcjonującej władzy, czy na Białorusi, czy w Rosji. To jest bardzo niebezpieczna gra. Ja bym chciał i życzyłbym sobie tego, żeby władze Polski prowadziły politykę bardzo wyważoną, bardzo powściągliwą, nastawioną na normalizację relacji w regionie. Tych napięć nam zdecydowanie wystarczy i w naszym dobrze pojętym interesie, w moim głębokim przekonaniu, jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu na Ukrainie. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie odnośnie właśnie wywiadu Takara Carlsona z Władimirem Putinem, bo wspomniał Pan o tym, że ten wywiad był potrzebny właśnie przede wszystkim po to, żeby poznać drugą stronę, opinię z drugiej strony. Na tym polega rzetelne dziennikarstwo i ja się z Panem 100% zgadzam, dlatego chciałem Pana zapytać, czy dziwią Pana te komentarze z zachodnioeuropejskich mediów, ale amerykańskich mediów, które skrytykowały Takara Carlsona właśnie za przeprowadzenie tej rozmowy? Dziwić mnie nie dziwią, dlatego że zdaję sobie sprawę ze specyfiki amerykańskiej kampanii wyborczej. Zdaję sobie sprawę z tego, że Tucker Carlson, który jest Dziennikarzem, ale jest także no, showmanem, jest no, osobowością telewizyjną, bo trudno inaczej to nazwać. Jest jednym z najbardziej znanych liderów opinii wśród zwolenników Partii Republikańskiej. Ewidentnie to to jest jeden z czołowych liderów opinii, jeśli chodzi o to skrzydło republikańskie establishmentu politycznego w Stanach Zjednoczonych. To w naturalny sposób on wywołuje kontrowersje. Wiadomo, że jest wielkim zwolennikiem Donalda Trumpa. Tu nie kryje się z tym i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że do czasu wywi z wywiadu z Władimirem Putinem był absolutnie akceptowany przez salony tak zwanego kolektywnego zachodu. No Przypomnę, że przecież prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. No to, to, to nie jest człowiek, którego można byłoby nazwać jakimś skrajnym dziennikarzem poza dla całkowitym marginesie życia politycznego Stanów Zjednoczonych. No, wręcz odwrotnie. To był wieloletni dziennikarz, prezenter, showman telewizji Fox, który, który tak naprawdę przyciągał przed ekrany miliony Amerykanów, i do, po dziś dzień jest to człowiek, który ma o, ogromne oddziaływanie. Czy te komentarze są w jakiś sposób dziwne? One się oczywiście mieszczą w granicach krytyki. Spora część tych, tych komentarzy mieści się. Są to z jednej strony komentarze krytyczne politycznie, czyli przez przeciwników Donalda Trumpa. Z drugiej strony są ludzie, którzy rzeczywiście uważają, że dzisiaj Stany Zjednoczone są na takim etapie konfliktu z Rosją, że, 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 że tak nie powinno być. No ale z drugiej strony najbardziej dziwią mnie te komentarze zwolenników demokracji, zwolenników wolności słowa i zwolenników pluralizmu y, poglądów. Y, czyli ja, przecież pamiętamy, je, jeżeli ktoś nie, nie, nie pamięta swoją pamięcią, no to pamięcią historyczną, przecież, przecież pamię odnosimy się bardzo często w podręcznikach historii do czasów Solidarności, gdzie jednym z haseł był pluralizm, czyli właśnie opozycja demokratyczna domagała się pluralizmu, czyli wielości poglądów, tego, aby w przestrzeni publicznej mogły istnieć y, y, różne y, opcje, a nie tylko jedna partia, czy tylko jeden pogląd narzucany, y, narzucany z góry. No i tutaj rzeczywiście najbardziej dziwią mnie te, bo ja rozumiem, że ktoś może krytycznie podchodzić do Carlsona, jeśli chodzi o jego poglądy. Jest wytykana mu niewiedza historyczna, prawda? Wiemy zresztą doskonale, że historycy amerykańscy no nie zawsze świetnie znają historię Europy Wschodniej czy Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj raczej myślę, że Tucker Carlson nie miał pogłębionej wiedzy w tym zakresie, mówiąc delikatnie. Natomiast no faktem jest, że w mojej ocenie jego intencje były dobre, czyli właśnie przekazywać Pokazanie drugiej strony, czyli pokazanie tego pluralizmu poglądów. Zgadzam się z Takerem Carlsonem, że w, na tak zwanym kolektywnym zachodzie, czyli w państwach NATO, w państwach Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 roku zapanowała nie tyle jednomyślność, co zapanowała pewnego rodzaju cenzura i autocenzura wprowadzana właśnie przez aparat państwowy, przez wielkie media, bardzo często kontrolowane przez kapitał amerykański, które chciały się narzucić jedną materię matrycę myślenia, jedną matrycę y, właśnie spojrzenia na ten konflikt bez odnoszenia się w ogóle do wcześniejszych wydarzeń, chociażby do bombardowania Belgradu y, Jugosławii przez wojska NATO, przez wojska amerykańskie w 1999 roku. Podczas tych bombardowań zginęło mnóstwo cywilów, kobiet, dzieci, bombardowane były żłobki, przedszkola, autobusy i tak dalej. Opinia publiczna dzisiaj na Zachodzie często o tym nie pamięta albo nie chce pamiętać. Natomiast akurat w tym wywiadzie Putin odniósł się do tego, że to nie jest tak, że, że, że tylko Rosja użyła siły na arenie, na arenie międzynarodowej. Przecież Stany Zjednoczone atakując Irak chociażby w 2003 roku złamały przecież wszystkie najważniejsze konwencje międzynarodowe, nie miały, nie miały mandatu ONZ. Wręcz odwrotnie, William Walker skłamał na posiedzeniu ONZ, że Saddam Hussein posiada broń masowego rażenia. Okazało się to wierutną bzdurą, Okazało się to kłamstwem, za który zapłacili setki tysięcy cywilów. Za to zapłaciło. Ja tylko przypomnę, że amerykański Brown University prowadzi taki program bardzo ciekawy, Cost of War, z którego wynika, że w wyniku różnego rodzaju interwencji amerykańskich po roku 2001, czyli po tych osławionych zamachach na World Trade Center, zginęło ponad 900 tysięcy ludzi, oczywiście większość cywilów. Więc to, to nie jest tak, że mocarstwa stronią od, od używania siły. To, jak powiedziałbym, tutaj różni się. To pewnym, pewnym rodzajem PR-u, i właśnie na to zwrócił uwagę Tucker Carlson w imię, w imię wolności słowa i w imię pluralizmu politycznego. I o tyle, o ile jestem w stanie zrozumieć pewną krytykę polityczną poglądów Tuckera Carlsona, każdy ma prawo jego poglądy przecież krytykować, czy nie zgadzać się po prostu z tymi poglądami, no o tyle sam fakt krytyki, z samego przeprowadzenia wywiadu z drugą stroną, no wydaje mi się już kompletnym absurdem, bo jeżeli zaakceptujemy taką cenzurę. Takie cenzurowanie, no to właściwie to jest koniec jakiegokolwiek rzetelnego dziennikarstwa. Z jednej strony mamy, panie doktorze, trudną sytuację za naszą wschodnią granicą, a z drugiej strony mamy też nieciekawą sytuację w Stanach Zjednoczonych, która pośrednio może wpływać też na bezpieczeństwo Polski. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Rozumiem, że pan redaktor mówi tutaj o kwestii migracyjnej, o kwestii wewnętrznej tak w Stanach jest. Zjednoczonych, chociaż to jest oczywiście nie jedyna, nie jedyny, to, jest, to, to nie jest jedyny problem, jeżeli chodzi o tę sytuację w Teksasie. Przypomnę tylko, że władze stanowe, że gubernator Abbott no, wprowadziły takie, takie powiedziałbym przepisy, które no, gwarantują ograniczenie, drastyczne ograniczenie tej migracji. Nawiązują zresztą do tej, do tej restrykcyjnej polityki migracyjnej Donalda Trumpa. No i to się oczywiście bardzo nie podoba administracji Joe Bidena. Ja tylko przypomnę, że w latach 2017-2021 Donald Trump był bardzo mocno skoncentrowany na sprawach wewnętrznych. Kwestie to i kwestia ochrony zdrowia i kwestie socjalne, kwestie wewnętrznego rynku Stanów Zjednoczonych, kwestie migracyjne przykuwały bardzo dużą uwagę. Trump przywiązywał ogromną wagę do mm, finansowania amerykańskiej obecności w Europie. Stąd te jego takie mocne ponaglenia o to, aby państwa członkowskie NATO wydawały minimum 2% PKB na obronność. Przypomnę tylko, że ten, ten zapis został wprowadzony na szczycie NATO w Walii w 2014 roku. On mówił o tym dziesięcioletnim okresie przystosowywania tych gospodarek europejskich do, do czy w ogóle państw, gospodarek państw członkowskich NATO, do tego, aby wydawać 2% PKB. Minimum. O Polska obecnie wydaje 3,9% PKB, natomiast, natomiast Niemcy 1,6%, Belgia nieco ponad 1%, więc tutaj widać, że, że to. Zaniepokojenie Trumpa było w tym zakresie, że w zakresie po prostu wydolności finansowej Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że utrzymywanie wysok, wysuniętej obecności Stanów Zjednoczonych, czy w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, czy na, czy na Indo-Pacyfiku, no, kosztuje niemałe pieniądze. W związku z tym, patrząc na tę sytuację, na tych migrantów, na te, na, te, na te ogromne problemy, z którymi się styka, czy, no, czy Nowy Meksyk, czy, czy Teksas, no, zwłaszcza Teksas i, i, i ta tama, którą chciał, aby postawić na, na rzece Rio Grande, no widać, że, że nie spodobała się bardzo mocno władzom federalnym. Zresztą przekazanie sporych uprawnień politycy, Policji Stanowej przez gubernatora Teksasu, które dotychczas były w posiadaniu władz, władz federalnych, no wywołało pewne napięcia między rządem federalnym a rządem stanowym, tymi władzami stanowymi. Myślę, że oczywiście część tych przepisów ma wejść w życie dopiero w marcu, natomiast ja bym absolutnie nie szedł tak daleko w takich, powiedziałbym, symulacjach czy kreśleniu scenariuszy, które mówią o jakiejś tam perspektywie nawet wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest absolutnie przesadzone. Ja bym tutaj nie popadał w, w, w takiej skrajności, w takie, w takie skrajne oceny. To jest oczywiście spór, to jest także spór konstytucyjny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Natomiast on jest normalną częścią wewnętrznej walki polity... wewnętrznej rywalizacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. To musimy sobie zdawać sprawę. To jest także że. Ta... Pytanie o to, o to, co się wydarzy, jeżeli w listopadzie Donald Trump zwycięży w wyborach prezydenckich. No, ja, wtedy, ja uważam, że Stany Zjednoczone może nie tyle, że wrócą do doktryny Monrego z 1823 roku, co jednak będzie to polityka bardziej izolacjonistyczna niż była do tej pory. To znaczy, Stany Zjednoczone będą kontynuowały politykę zwrotu ku Azji. Czyli tę politykę, którą zapoczątkowali demokraci. Hillary Clinton, jako sekretarz stanu jeszcze w 2011 roku przecież powiedziała wyraźnie o zwrocie ku Azji, o tym piwocie na Pacyfik, że to indo ma stać się tą y, główną taką y, głównym obszarem strategicznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. I myślę, że dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych priorytetem jest Indo-Pacyfik i priorytetem jest Bliski Wschód i wsparcie Izraela. Natomiast Europa Wschodnia moim zdaniem będzie coraz bardziej marginalizowana strategicznie przez Stany Zjednoczone. I jeżeli Donald Trump wygrałby te wybory na jesieni, to myślę, że bardzo prawdopodobne jest odprężenie, może nawet nie tyle duży reset, co po prostu odprężenie w relacjach z Moskwą. I już widzimy. Widzimy zresztą pierwsze jaskółki w środowiskach eksperckich, chociażby pod koniec ubiegłego roku na łamach Foreign Affairs, prestiżowego, prestiżowego branżowego czasopisma związane, zajmującego się polityką zagraniczną, pojawił się artykuł mówiący wprost o resecie, akurat z Rosją o perspektywie resetu, o perspektywie, że tak powiem, ustąpienia Amerykanów i uznania strategicznej autonomii Rosji w Eurazji. Co to oznacza dla Polski? No to oznacza konieczność przewartościowania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, zmiany narracji, zmiany polityki i szukania możliwości normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Sytuacja byłaby fatalna, katastrofalna wręcz dla, dla Polski, gdyby Polska miała jednocześnie złe relacje z Niemcami, jednocześnie złe relacje z Rosją i Białorusią, złe relacje z Ukrainą i bardzo napięte relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A przecież wiemy, że oto to w Wcale nie jest, nie, jest, nie jest trudno. Pamiętamy, jak zwyciężył Joe Biden, jaka konsternacja zapanowała chociażby w pałacu prezydenckim przy krakowskim przedmieściu, gdzie większość analityków, doradców prezydenta yy, tak naprawdę spodziewało się, że wygra Trump. Pamiętamy całą tę narrację związaną z fortem Trump, yy, czyli ze stałą obecnością wojsk amerykańskich i to wojsk, Dywizji Ciężkich, planowaną. Oczywiście wiemy, że żadna Dywizja Ciężka Amerykańska na stałe nie, nie, nie jest dyslokowana w Polsce, ale to były takie ogromne nadzieje i, tak, i takie. Wielkie rozczarowanie, które zapanowało pod koniec 2016 czy na początku 2016 i 2017 roku. Myślę, że polska polityka powinna być bardziej powściągliwa i powinno być zdecydowanie mniej w niej emocji. Niedobrze moim zdaniem, że premier, że czołowi politycy koalicji rządzącej tak nerwowo i tak emocjonalnie wypowiadali się na temat wypowiedzi, ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa w Karolinie Południowej, czy, czy na temat właśnie tego wywiadu Takera Carlsona. Z Putinem. Tutaj trzeba chłodnej głowy, trzeba zimnej krwi. Pojawiają się głosy, panie doktorze, i one wydaje mi się, że coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, że Polska powinna kosztem sojuszu z USA szukać innego sojusznika, i tutaj pada na przykład nazwa, nazwa państwa Chiny. No i teraz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby zawrzeć jakikolwiek sojusz z Chinami, i czy no, jest to w ogóle godne rozważenia rozwiązania? Nie, myślę, że taka sytuacja jest, jest mało realna i byłaby wręcz szkodliwa dla Polski, gdyby Polska chciała zamienić jedną klamkę, na której wisi bezpieczeństwo Polski, na drugą klamkę. To jest moim zdaniem w ogóle błędne podejście do polityki zagranicznej. Uważam, ja tutaj też nie ukrywam, że jestem zwolennikiem, i to mówię od wielu, wielu lat, także na swoim podcaście na YouTube, że jestem zwolennikiem polityki wielowektorowej, a zatem polityki dywersyfikacji bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby nie, mówiąc takim już bardzo obrazowym językiem, aby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Aby nie uzależniać naszego bezpieczeństwa od gwarancji jednego mocarstwa. To jest, co, to jest najgorsza z możliwych opcji, kiedy, kiedy władze Rzeczypospolitej zaczynają uzależniać bezpieczeństwo Polski, Polaków, naszego narodu od gwarancji bezpieczeństwa jakiegoś, jakiegoś mocarstwa, bez względu na to, czy jest to mocarstwo za oceanem, za, za miedzą, czy kil, leżące kilka tysięcy kilometrów od Polski. No musimy sobie zdawać sprawę też z kultury strategicznej Chin, z, z całej tradycji chińskiej. Chińczycy nie mają tradycji jakichś ekspansji zamorskich, jakichś dalekich ekspansji, projekcji siły na, set, na, na tysiące kilometrów i tak dalej, i tak dalej. No trudno przypuszczać i, i trudno no, tutaj prorokować, aby w ciągu kilku lat się to miało zmienić, aby nastąpiła jakaś rewolucja, jakaś rewolucja strategiczna w, w tym zakresie. Moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobne, natomiast w interesie państwa polskiego jest to, aby się zabezpieczyć na wypadek sytuacji, w której Stany Zjednoczone doprowadziłyby do reorientacji swojej, swojej strategii. To jest akurat możliwe. No, widzimy te zapowiedzi Trumpa, no, w, chociażby w tym kontekście. Widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W związku z tym no, od, miarą odpowiedzialności jest to, aby tworzyć różne scenariusze. Jeżeli doszłoby do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która wcale nie jest wykluczona, moim zdaniem jest bardzo prawdopodobna w ciągu najbliższych lat, a kto wie, czy nie najbliższych miesięcy, a oby nie, oby nie, ale ale wiemy, że Izrael przygotowuje się od dłuższego czasu. Do takiej woj wielkiej wojny z Islamską Republiką Iranu, no to wówczas w naturalny sposób Stany Zjednoczone zaangażują swoją strategiczną obecność, swoją strategiczną aktywność właśnie na Bliskim Wschodzie. I Polska powinna moim zdaniem prowadzić politykę wielowektorową. A zatem po pierwsze, polityka wielowektorowa ma też kilka, kilka warstw. No po pierwsze, ona musi zakładać zasadę zero wrogów wśród sąsiadów. To jest absolutna podstawa. Zasada zero wrogów wśród, wśród sąsiadów, czyli nastawienie na normalizację relacje z każdym z naszych sąsiadów, z każdym z naszych sąsiadów mamy różne różne relacje, różne problemy. W związku z tym musimy sobie zdawać zdawać sprawę, że na przykład z Ukrainą tutaj Takimi problemami będzie kwestia, która dla nas jest problemem, czyli import produktów ukraińskiego przemysłu rolno-spożywczego. Dla nas jest problemem kult zbrodniarzy, ludobójców takich jak Bandera czy Szuchewicz, brak ekshumacji właśnie ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, czy i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych problemów jest sporo. Moim zdaniem da się je oczywiście załatwić, tylko trzeba postawy asertywnej. Osobna sprawa to jest normalizacja relacji z Białorusią i Rosją, no bodaj najtrudniejsza w tym, w tym układzie geopolitycznym, przy tej koniunkturze geopolitycznej, ale oczywiście możliwa. Chodzi o to, aby nastawić się na relacje gospodarcze, aby to był priorytet dla nas. No wiemy, że też o napiętych relacjach z Litwą, które, gdzie gdzie te problemy, jeśli chodzi o pisownię polskich nazwisk, status polskiej mniejszości na Litwie, no też tak naprawdę wiele wymaga tutaj wysiłku, ale to jest wszystko do, do zrobienia, więc to jest ten, ta, ta pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest wymiana gospodarcza. I tutaj, oczywiście, Chińska Republika Ludowa jawi się jako doskonały partner gospodarczy, biorąc pod uwagę to, co zapoczątkował w listopadzie 2013 roku Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, który Zaproponował koncepcję jednego pasa, jednej drogi, czyli tego, mówiąc kolokwialnie, nowego jedwabnego szlaku, zarówno lądowego, czy tych lądowych pasów, jak i tych pasów morskich. I to jest niewątpliwie wielka szansa dla Polski, aby rozwijać się jako kraj tranzytowy na osi północ-południe, wschód-zachód. Czyli zarówno i nowy jedwabny szlak wiodący ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, jak i ten nowy bursztynowy szlak z północy na południe. I tutaj. To, te, ta koncepcja Polski tranzytowej, którą opisywał jeszcze w okresie międzywojennym Włodzimierz Wakar stworzenia z Polski takiego hubu transportowego, hubu logistycznego, to jest moim zdaniem klucz polskiej strategii. To jest istota. My powinniśmy nastawiać się nie na budowę mocarstwa militarnego, na jakąś próbę ekspan, ekspan, ekspansji, rozszerzania wpływów prawda, tutaj polityczno-militarnych tworzenia jakichś bloków polityczno-militarnych, czy, czy jakichś takich no quasi bloków właśnie polityczno-militarnych nawiązujących do Międzymorza, tutaj widzimy czy Trójkąt Lubelski, czy inne koncepcje. Moim zdaniem to jest całkowicie błędne. Polska powinna nastawić się, czy władze w Warszawie powinny nastawić się po prostu na budowę mocarstwa gospodarczego, na transfery wysokich technologii do Polski, na rozwój nauk ścisłych, na rozwój nauk technicznych, nauk biologicznych w Polsce, nauk medycznych, na ściąganie do Polski kapitału, na ściąganie do polskiej technologii, na uczynieniu z Polski hubu logistycznego, hubu naukowego. To jest istota rzeczy. Tutaj powinniśmy także oferować polskim przedsiębiorcom, którzy działają właśnie w tym, w tym sektorze wysokich technologii, w sektorze innowacji, naprawdę ogromne ułatwienia. I Także kapitał państwowy powinien brać udział właśnie w rozwoju nowoczesnych technologii i w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, także polska dyplomacja powinna być aktywna na polu gospodarczym, jako, jako dyplomacja gospodarcza. Wzorcowym przykładem jest dyplomacja niemiecka, która bardzo mocno lobbuje za interesami niemieckich wielkich koncernów, i to widać, że, że, że Niemcy mają tutaj ogromne wsparcie, niemieccy przedsiębiorcy, wielki biznes ma ogromne wsparcie, jeśli chodzi o dyplomację, dyplomację niemiecką. W związku z tym, w związku z tym, tutaj uważam, że jest wiele do zrobienia. Natomiast tego typu działania, które nast będą nastawione na stworzenie z Polski hubu gospodarczego, w naturalny sposób będą gwarancjami bezpieczeństwa. No bo jeżeli w Polsce interesy będą robić Niemcy, Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie, Turcy, Irańczycy, Hindusi i tak dalej, no nikt nie będzie miał interesu, aby tutaj była wojna. No, jeżeli przez Polskę będą przepływać główne szlaki handlowe, będą, będą tutaj wielkie, takie jak powiedziałem, huby, czy naukowe, czy innowacyjne, technologiczne, gospodarcze, no kto będzie miał interes w tym, aby w Polsce był jakikolwiek konflikt. To jest, to jest absurdalne. Natomiast no niewątpliwie rozszerzanie bloków polityczno-militarnych, polityka wymachiwania szabelką, polityka prób, ingerowania wewnętrzne sprawy sąsiadów, no, no skończyć się może, może tragicznie niestety, i to, i to widzimy: te eskalacje na arenie międzynarodowej, ten wywiad Takera Carlsona z Putinem jest takim moim zdaniem Jedną z takich lampek ostrzegawczych. Ostatnie pytanie w dzisiejszym programie, panie, do, panie doktorze. Proszę mi powiedzieć, według pana, Polska ma dzisiaj takich prawdziwych sojuszników, na których może liczyć, czy jednak no, ciężko ich znaleźć w obecnej sytuacji, też takiej geopolitycznej na świecie? Myślę, że Polska ma sojuszników, ma największego sojusznika i tym, tym największym sojusznikiem państwa polskiego są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim takim bardzo istotnym sojusznikiem są świadomi obywatele państwa polskiego, ci, którzy rozumieją rangę zagrożeń, które dzisiaj są i wiedzą, i wiedzą, że, że nawet najlepszy sojusznik, nawet najlepszy i najwierniejszy sojusznik nie wystarczy, nie wystarczy, jeżeli nie ma się sprawnej dyplomacji i sprawnej służb specjalnych. Także mając tego sojusznika w postaci Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, należy pamiętać, że oprócz sojusznika trzeba mieć także świadomych obywateli, którzy rozumieją zagrożenia, świadome elity społeczne, które, elity polityczne, które prezentują wysoki poziom kultury strategicznej, które rozumieją, że służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej powinny służyć polskim interesom, a nie interesom obcych mocarstw. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że mówię tutaj o kryzysie konstytucyjnym i nie o tym, który się rozpoczął, zdaniem niektórych, 15 października 2023, czy w 2016 roku, ale o tym kryzysie konstytucyjnym, który rozpoczął się w roku 2003 i trwał w tej pierwszej fazie do 2005, czyli o stworzeniu tajnego więzienia CIA na terytorium Polski, eksterytorialnego, czyli wyłączonego z jurysdykcji państwa polskiego, gdzie bez wyroku sądu byli przetrzymywani i torturowani ludzie, gdzie Polacy nie mieli nic do powiedzenia w tym zakresie, i to było pogwałcenie konstytucji, to było pogwałcenie prawa międzynarodowego, to było tak naprawdę pokazanie, że suwerenność państwa polskiego niewiele znaczy dla niektórych pseudoelit w Polsce. Bardzo źle się wtedy stało. Uważam, że należy przywrócić, przywrócić no, siłę służb specjalnych w Polsce i wierność Rzeczypospolitej. Uważam, że opcja zero w służbach specjalnych wcale nie jest spóźniona i należy ją zrobić. Należy przejść do polityki wielowektorowej i do normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, ale to wymaga głębokich strukturalnych zmian w państwie polskim, począwszy od służb specjalnych przez dyplomację, a skończywszy oczywiście na takich szczeblach jak obrona cywilna i ochrona ludności cywilnej. Jest wiele tutaj do zrobienia, niemniej jednak uważam, że, że te, te zmiany są jeszcze możliwe do wprowadzenia w naszym kraju. I tutaj postawmy kropkę. Dziś moim i Państwa gościem był geopolityk dr Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejszą wizytę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.